Witam w 435 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Huberta Staśkiewicza pod tytułem Libertariańskie koncepcje państwa w ujęciu Buchanana, Nozika i Friedmana. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby zawarte w opisie niniejszego materiału przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe przez przelew. Abstrakt. Artykuł poświęcony jest minarchistycznym i anarchokapitalistycznym ideom państwa. Prezentuje w nim stanowiska takich libertariańskich myślicieli jak James Buchanan, Robert Nozick oraz David Friedman. Tylko ten ostatni jest poplecznikiem zorganizowania społeczeństwa bez potrzeby istnienia władz politycznych i odrzuca nawet tak podstawowe zadania państwa jak zapewnienie funkcjonowania policji, wojska i wymiaru sprawiedliwości. Wstęp. Idee wolnościowe wywierały ogromny wpływ podczas trwania XIX-wiecznego stulecia. Diametralne zmiany przyniósł wiek XX. Ustanowienie w roku 1913 w USA potężnego banku centralnego systemu rezerwy federalnej Fed w połączeniu z odrzuceniem oparcia waluty na złocie i przejściem na pieniądz fiducjarny papierowy spowodowało, że wzrost światowego zadłużenia osiągnął stan, o jakim nie słyszano na przestrzeni całej historii ludzkiej cywilizacji. I co doprowadziło do deprecjacji wartości pieniądza w czasie i znaczącego wzrostu cen, co z kolei przełożyło się na obniżanie stóp procentowych w bankach sztucznie i nadwyżki w inwestycyjnej, przeinwestowania w sektor produkcji dóbr kapitałowych, co było następstwem cyklu koniunkturalnego w gospodarce i wielkiego kryzysu lat 30., na który odpowiedzią była równie zgubna polityka Franklina Delano Roosevelta, New Deal. Rozpoczęcie w roku 1914 pierwszej wojny światowej, czyli pierwszego w dziejach konfliktu totalnego, w którym na masową skalę cierpieli również cywile, przyczyniło się do rozszerzenia zakresu władzy wykonawczej prezydenta i rządu, uchwalenia nowych ustaw, rozrostu biurokracji, potrzebnej do sprawowania większej kontroli nad społeczeństwem oraz doprowadziło w późniejszych latach do wybuchu rewolucji socjalistycznej. Faktem jest również, iż w okresie ostatnich 100 lat ustawodawcy praktycznie wszystkich państw na świecie stopniowo powiększali swoje kompetencje w różnych dziedzinach życia społecznego i pobierali w formie wysokich podatków coraz więcej pieniędzy od swoich obywateli. Przez cały XX wiek wszystkim wyżej wymienionym zjawiskom sprzeciwiali się zwolennicy libertarianizmu, którzy odwoływali się do idei wolności oraz autonomii jednostek. Pozycja jednostek powinna być niezwykle silna. Społeczeństwo należy postrzegać jedynie jako sumę jednostek swoich części składowych. Nie ma bowiem lasu bez pojedynczych drzew. Specyfika myśli libertariańskiej tkwi w jej jedności, w różnorodności. Podstawowym sporem w zakresie filozofii polityki jest to, czy w ogóle konieczne jest istnienie państwa, czy możliwa jest alternatywna forma organizacji społecznej. W niniejszej pracy przybliżam ten problem, prezentując założenia państwa minimalnego, ultraminimalnego oraz propozycję zniesienia instytucji państwowej, czyli prywatyzację jego usług i zastąpienie porządku etatystycznego porządkiem wolnego rynku. Konstytucjonalizm Jamesa Buchanana. James Buchanan, nie mylić z prezydentem USA Jamesa Buchananem urzędującym w latach 1857-61, zaliczył się do bardzo wąskiego grona kontraktualistycznych libertarian, to znaczy rozważających i aprobujących powstanie państwa w wyniku umowy społecznej. I dlatego jego koncepcja zasługuje na uwagę. Myśliciel wyszedł od stanu natury, o treści zbliżonej do wersji badanej przez Thomasa Hobbesa. W stanie tym nie ma ani rządu, ani żadnych innych graczy politycznych. Są jedynie osoby ze swoimi partykularnymi żądaniami dążące do realizacji jednostkowych celów. Stan ten nazywa się naturalną dystrybucją. Jednostki dzielą czas pomiędzy działalność produkcyjną, ochronną i grabieżczą. Nie istnieją żadne koalicje i wszyscy są w stanie wojny ze wszystkimi. Podzielał Buchanan też tezę, iż w tym świecie każdy ma prawo do wszystkiego. Nie egzystują więc żadne naturalne prawa, a jedynie prawo silniejszego. Z czasem racjonalne jednostki kierowane egoistycznym interesem zauważają niedogodności tej sytuacji i spostrzegają, że zawarcie porozumienia zmniejszającego akty agresji i grabieży będzie dla nich ogromną korzyścią. Pragmatyczna chęć maksymalizacji użyteczności doprowadza więc ludzi do porzucenia stanu natury. Umowa społeczna zostaje podzielona na dwa stadia: umowę konstytucyjną i umowę pokonstytucyjną. Zaczątkiem umowy konstytucyjnej jest wynegocjowana umowa rozbrojeniowa, stanowiąca pierwszy krok na drodze porzucenia anarchistycznej dżungli.
Moment, w którym wszystkie osoby zgadzają się na rozbrojenie, to także chwila na ustanowienie własności prywatnej. Jednostki ustalają więc swój podział w dobrach. Inspirującym fragmentem teorii Buchanana było wdrożenie na tym etapie przejętej od Knuta Wicksela i idei jednomyślności opracowanej pod koniec XIX wieku. Autor uważał, że jednomyślność jest możliwa do osiągnięcia i prawdopodobna, gdyż stoi za nią ważki cel zmniejszenia wydatków na ochronę, a to skłania do powołania państwa protektywnego, które nie będzie władne do podejmowania decyzji o charakterze politycznym. Zgodnie z myślą najpierw stworzyć i umocnić rząd, a potem nałożyć na niego ograniczenia, co pozwoli również jednostkom na ich rozwój ekonomiczny. Państwo powstaje więc tylko po to, by zdefiniować i chronić własność prywatną oraz jej obrót. Do jego zadań należy ustalanie norm prawnych oraz roszczeń poszczególnych osób, a także ustalanie sankcji oraz procedur ich nakładania na jednostki łamiące normy prawa. Jak jednak podkreślił Buchanan, funkcje te wynikają jedynie z zawartej przez ludzi umowy konstytucyjnej, a nie są przynależne państwu jako takiemu. Pełna umowa konstytucyjna składa się więc z następujących elementów. 1. Reguł nakładających ograniczenia na zachowanie jednostek. 2. Reguł określających stan posiadania poszczególnych osób oraz przysługujące im prawa do własności. I 3. Reguł określających warunki i sposoby egzekwowania zasad ustalonych w punkcie 1 i 2. Oraz reguł, którymi będzie się kierować zbiorowość, podejmując decyzje dotyczące wytwarzania dóbr publicznych. Drugim stadium jest okres pokonstytucyjny. O ile pierwszy etap stworzył ramy i wyznaczył zasady gry, o tyle drugi obejmuje już stosowanie tych reguł. Rezygnuje się tu z wymogu jednomyślności, co utwierdza w przekonaniu, iż pierwsza faza należała do istotniejszych. Ulega także modyfikacji funkcja państwa. Korzysta ono również z dóbr publicznych, które zostały wyprodukowane przez zbiorowość, co powoduje, że poza ochroną zajmuje się ono wytwarzaniem, staje się państwem produktywnym, a nie tylko protektywnym. Innowacyjnym elementem jest zamysł o zmianie konstytucyjnego status quo, renegocjacji i ponowieniu umowy. W propozycji tej widać wpływ myśli Lysandera Spoonera, adwersarza konstytucji jako aktu wiążącego potomnych. Może to być jednak trudne do dokonania, ponieważ uprzywilejowani w istniejącym stanie rzeczy nie wyrażą na to zgody. Należy jednak próbować za wszelką cenę, gdyż działania rządu przekraczające zadania obronne niosą poważne zagrożenia. Zdaniem Buchanana zagrożenia te już doprowadziły do stanu konstytucyjnej anarchii, w której prawa jednostek zależą od decyzji polityków i właśnie dlatego żąda przeprowadzenia konstytucyjnej rewolucji, czyli de facto powrotu do umowy konstytucyjnej. Efektem tej refleksji była teoria wyboru publicznego, szczególnej wersji teorii racjonalnego wyboru, która badała przede wszystkim proces kształtowania instytucji w sferze polityki. Posługiwała się ona tymi samymi prawami i metodami, jakich ekonomiści używają do analizy ludzkich zachowań na rynku. Fundamentami tej teorii są takie elementy jak indywidualizm metodologiczny, zasada maksymalizacji lub optymalizacji, idea optimum społecznego, koncepcja równowagi systemu, idea kapitału społecznego, koncepcja instytucji, założenie o społecznych źródłach uprawnień, możliwość poprawy użyteczności przez zrzeczenie się kontroli. Teoria ta dostarcza cennej wiedzy o mechanizmach i prawidłowościach funkcjonowania społeczno-politycznych instytucji. Okazuje się, że ludzie w nich pracujący motywowani są w głównej mierze przez swoje własne interesy i ambicje, a nie przez poczucie obowiązku wobec społeczeństwa. Chociaż czasami działają w pewien sposób w trosce o dobro publiczne, źródłem i dominującym bodźcem zachowań jest jednak egoizm, co świadczy skądinąd o racjonalności tych jednostek. Buchanan sformułował zatem hipotezę Lewiatana, zgodnie z którą instytucje państwowe wskutek takiego zachowania polityków i biurokratów oraz wad procesów wyborczych rozszerzają się stale, a ograniczając wolności obywatelskie stają się Lewiatanem. Rezultatem ciągłego rozrostu sektora publicznego jest nadmierna ekspansja budżetu, tzw. reżim stałych deficytów budżetowych, którą potęgują procedury demokratyczne, zakładające podejmowanie decyzji na podstawie większości głosów, a zatem nie liczenie się z interesami mniejszości. Koszty realizacji decyzji podjętych przez większość muszą ponosić wszyscy, zatem i mniejszość. Taka dyktatura większości powoduje ignorowanie przez nią obciążeń narzuconych mniejszości oraz zmniejszenie kosztu, który musiałby łapy ponieść owa większość, gdyby nie przymusiła wszystkich do finansowania danego projektu. Pomysłem na uporządkowanie i umoralnienie przestrzeni publicznej jest wdrożenie konkluzji nurtu zwanego nową ekonomią instytucjonalną, a ściślej ekonomią konstytucyjną zajmującą się analizą blokowania aktywności jednostek i podmiotów gospodarczych przez przyjęty ład społeczno-gospodarczy.
Za dzieło, które dało początek tej idei, uważa się rachunek zgody Buchanana i Tulloka. Sami autorzy opisywali ją jako próbę wyjaśnienia właściwości i funkcjonowania prawno-instytucjonalno-konstytucyjnych reguł stanowiących ograniczenia dla działań aktorów ekonomicznych i politycznych oraz określających ramy, w których zwykłe wybory aktorów ekonomicznych i politycznych się dokonują. Samą konstytucję Buchanan definiował porównywalnie jako zestaw zasad, które ograniczają aktywność osób w dążeniu do osiągnięcia własnych kresów i celów. Oczywiście konstytucja zdefiniowana w ten sposób obejmowała cały system prawa, a nie tylko najwyższy rangą akt normatywny. Zwracano przy tym uwagę, iż zarówno istnienie, jak i brak konstytuujących norm może generować straty. To trafia właśnie w sedno sprawy, bo obecne państwo prawo wiąże i utrudnia życie prywatnym jednostkom, a nie władzy państwowej, a powinno być dokładnie odwrotnie. Efektywny i sprawiedliwy system musi pozostawiać swobodę ludziom, którzy wyraźnie ograniczą i legitymizują reprezentantów elit i instrumenty polityczne. Wnioskiem dla polityki gospodarczej jest więc określenie optymalnego, czyli praktycznie zerowego bądź bardzo minimalnego poziomu i zakresu ingerencji państwa w gospodarkę, który winien zostać ustanowiony w nowym ładzie konstytucyjnym, analogię do konstytucji wolności Friedricha von Hayeka. Reasumując teorię Buchanana, najlepiej przytoczyć jego słowa. Często mówię o sobie, że jestem filozoficznym anarchistą. W mojej wyimaginowanym społeczeństwie idealnym, wzajemnie szanujący swoje prawa jednostki żyją i współdziałają ze sobą tak, jak sobie tego życzą, bez konieczności nadzoru ze strony jakiejś struktury politycznej. Mój praktyczny ideał jest jednak nieco bardziej przyziemny i opiera się na przeświadczeniu, że jednostki nie będą w stanie osiągnąć takiego standardu zachowań, by wymarzona przeze mnie anarchia mogła funkcjonować właściwie. Dlatego sądzę, iż w uznaniu dla tej ułomności natury ludzkiej jednostki zgodzą się na ustanowienie praw i mechanizmów ich egzekucji, umożliwiających osiągnięcie możliwie najbardziej wolnego społeczeństwa. Na tej praktycznej płaszczyźnie jestem konstytucjonalistą i zwolennikiem społeczeństwa kontraktowego. Minarchizm Roberta Nozicka. Idee Roberta Nozicka były reakcją na teorię państwa w ujęciu Johna Rawlsa. Filozofowie dyskutowali przede wszystkim na temat zasady sprawiedliwości. Według Rawlsa uzasadniała ona redystrybutywną funkcję państwa, a w krytyce Nozicka dawała państwu zbyt wiele uprawnień, prowadzących do naruszenia własności prywatnej i wolności gospodarczej. Polemizując z Rawlsem, Nozick zakwestionował główne tezy teorii sprawiedliwości dystrybutywnej. Nie ograniczył się jedynie do krytyki pierwszej części swojej książki, przedstawił bowiem własną zgodną z duchem klasycznego liberalizmu koncepcję sprawiedliwego posiadania, która pełni w jego systemie funkcję teorii sprawiedliwości. Sprawiedliwość libertariańska w modelu Nozicka realizowała się w państwie nieingerującym w gospodarkę. Filozof określał bowiem sprawiedliwość nie ze względu na rezultaty, mierzone na przykład za pomocą ilości dóbr dostępnych dla jednostek lub ich użyteczności, ale ze względu na procedury. Była więc ona sprawiedliwością proceduralną, formalną. Teoria uznawała za sprawiedliwą taką redystrybucję, która gwarantowała respektowanie fundamentalnych praw jednostek, takich jak prawo do życia, wolność wyboru czy prawo do produktu własnej pracy. Głównymi założeniami tej koncepcji były trzy zasady. 1. Sprawiedliwego nabywania nawiązywała do lokowskiej idei zawłaszczania rzeczy niczyich poprzez pracę nadającą im wartość, czyli laborystyczna teoria. 2. Sprawiedliwego i produktywnego transferu tyczyła się dobrowolnej wymiany rzeczy posiadanych. I 3. Naprawy krzywdy i niesprawiedliwości mówiła o sytuacji, gdy ktoś zawłaszczał rzeczy niezgodnie z prawem. Z kolei w przypadku Rawlsa mieliśmy do czynienia ze sprawiedliwością dającą się zaadaptować w państwie socjaliberalnym. O ile pierwsza reguła sprawiedliwości Rawlsa co do zasady nie była przedmiotem krytyki Nozicka, o tyle druga już zdecydowanie tak. Brzmiała ona następująco. Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, aby 1. Były z największą korzyścią dla najbardziej upośledzonych, zasada sprawiedliwego oszczędzania dyferencji. 2. Były związane z dostępnością do urzędów i stanowisk dla wszystkich w warunkach autentycznej równości szans. Rozwijając tę myśl, ad 1. Zgodnie z zasadą dyferencji, wszelkie odejścia od zasady wolności miały uzasadnienie jedynie w przypadku, gdy wiązały się z korzyścią dla jednostek znajdujących się w najgorszym położeniu. Stwierdzenie to mówiło o przynajmniej częściowym egalitaryzmie Rawlsa. Jego argumentacja za tą tezą brzmiała, że czynniki od nas niezależne, np. rodzina, w której się rodzimy, nie powinny determinować naszych szans życiowych czy perspektyw. Rawls zwracał także uwagę, że nasze wrodzone talenty nie są w żadnym stopniu naszą zasługą, w związku z czym zyski, jakie prawdopodobnie będziemy czerpać z ich tytułu, są również niezasłużone.
Taka redystrybucja dochodów od osób bardziej uzdolnionych, ergo statystycznie bogatszych, do osób mniej zdolnych ma służyć zatem sprawiedliwości. Ad 2. Drugi punkt mówił o merytokracji. Autentyczna równość szans nie oznaczała tylko, że stanowiska nadawane będą jedynie na podstawie przygotowania merytorycznego osoby, ale że każda z osób będzie miała równe szanse nabyć kwalifikacje potrzebne do objęcia konkretnego stanowiska. Często uważano, że zasada autentycznej równości szans wymaga większej dozy równości niż zasada dyferencji, gdyż nawet jeśli nierówności będą z jak największą korzyścią dla najbardziej upośledzonych, może to oznaczać, że nie doprowadzą one do sytuacji zawartej w punkcie drugim. Idee Rawlsa prezentowały więc idealistyczny, oparty na umowie społecznej postulat sprawiedliwości, według którego państwo będzie rozdzielać dobra zgodnie z zasadami wyrównywania podziałów w społeczeństwie. Czyli równość to egalitaryzm, który skracał najniższych o głowę. Nozick negował równościowe przesłanie Rawlsa, wykazując, że redystrybucja dyskryminuje jednostki pracowite i przedsiębiorcze w imię egalitaryzmu. Wyższe opodatkowanie bogatych na rzecz redystrybucji względem biednych godzi nie tylko w prawa własności, lecz powoduje absurdalną zależność ludzi bogatych od redystrybucyjnych wymagań, roszczeń i potrzeb beneficjentów systemu socjalnego. Opodatkowanie polega na wywłaszczaniu jednostki przez państwo, czego nie można zaakceptować z punktu widzenia jednostki. Dlatego Nozick ostro atakował zasadę równości szans, mającą obowiązywać w państwie urzeczywistniającym teorię sprawiedliwości rozdzielczej. Zastosowanie tej zasady w praktyce prowadzi do niesprawiedliwości. Polepsza się bowiem sytuacja ludzi znajdujących się w gorszych warunkach bytowych poprzez zabranie dóbr będących własnością osób, którym się lepiej powodzi, co jest nieuczciwe i niemoralne. Dlatego Nozick, rozpoczynając swoje dzieło, napisał: zasadniczym przedmiotem tej pracy jest natura państwa, jego uprawnione funkcje i jego usprawiedliwienie, jeśli jakieś ma. Co jeśli cokolwiek wolno państwu jego funkcjonariuszom? Jak wiele miejsca prawa jednostki pozostawiają dla państwa? Dlaczego nie anarchia? Autor mimo wszystko anarchistą nie był, choć z anarchistami sympatyzował. Anarchia stanowiła dla niego wyłącznie punkt odniesienia do rozważań nad teorią państwa. Co więcej, zmierzał do wykazania, że będzie ono lepsze od możliwie najlepszej hipotetycznie przyjętej sytuacji anarchicznej, której ludzie generalnie przestrzegają ograniczeń moralnych i działają tak, jak powinni. Starania zaś, jakie podejmują w celu ustanowienia i utrzymania państwa, winny być same w sobie dopuszczalne moralnie. Nozick, projektując swą wizję, twierdził, że prędzej czy później wykluwa się ono z chaosu stanu natury. Powtarzał on za Johnem Lockiem, że w stanie natury człowiekowi wolno samemu egzekwować swe prawa, bronić się, ściągać, zadośćuczynienie i karać, lub przynajmniej ze wszelkich sił próbować to robić. Innym wolno dołączyć na jego wezwanie i stanąć w jego obronie. Mogą pomóc mu w uzyskaniu od przestępcy tego, co mogłoby wynagrodzić krzywdę, jaką on wyrządził. Jednostkom wolno więc towarzyszać się w celu wzajemnej ochrony. U Locke'a jest to aspekt naturalnej wspólnotowości ludzkiej. Skoro ludzie mają prawo do łączenia swoich sił w egzekwowaniu przestrzegania prawa natury, jednostki korzystają z tego i zrzeszają się przeciwko naruszycielom istniejącego porządku. Stowarzyszenia te, gdyby stanęły wobec konfliktu pomiędzy poszczególnymi członkami należącymi do nich, mogłyby stosować politykę nieinterwencji. Wówczas jednak mogłoby dojść do rozłamu wewnątrz stowarzyszenia, bądź tej też potencjalni agresorzy przystępowaliby do jak największej liczby zrzeszeń, chcąc zapewnić sobie bezkarność. Dlatego też ze stowarzyszeń ochrony, które przetrwałyby, odeszłyby od polityki nieinterwencji. Opracowałyby one pewną procedurę określania, jak należy działać, kiedy pewni członkowie oskarżają innych o naruszenie praw. W rezultacie zdarzeń wyjaśnianych ruchem niewidzialnej ręki, koncepcja Adama Smitha, spontanicznie w wyniku walki bądź ugody powstaje dominująca agencja ochrony, którą jednak nie można jeszcze nazwać państwem. Nozick używał bowiem weberowskiej definicji państwa. Posiada ono monopol na stanowienie siły na danym obszarze geograficznym. Przeważające stowarzyszenie zapewniające bezpieczeństwo nie ma więc prawa wyłączności do użycia siły na swoim terytorium. Nie może ukarać każdego winnego, zapewnić ochronę wszystkim osobom, także tym niezrzeszonym w dominującej agencji. Jednak Nozick sądził, że będzie to kolejny etap w jej rozroście i stanie się ono państwem ultraminimalnym. Posiada ono monopol użycia siły na całym obszarze, z wyjątkiem sytuacji bezpośredniej samoobrony koniecznej, a więc wyklucza prywatny lub realizowany przez agencję odwet za wyrządzoną krzywdę i prywatne egzekwowanie zadośćuczynienia. Jednocześnie państwo ultraminimalne pozostaje w całkowitej zgodzie z interesami ludzi, którzy są chronieni. Tylko osoby dobrowolnie płacące za ochronę uzyskują protekcję od państwa.
Choć zabrania ono używania przemocy osobom prywatnym przeciwko komukolwiek, to broni jedynie te jednostki, które wnoszą opłatę na rzecz funkcjonowania systemu. Filozof uzasadniał zakaz prywatnego odwetu i egzekwowania zadośćuczynienia w sposób następujący. Każda osoba ma prawo, by jej wina została dowiedziona za pomocą najmniej niebezpiecznej ze znanych procedur wykazywania winy. To znaczy, za pomocą procedury, którą cechuje najniższe prawdopodobieństwo uznania za winną osoby niewinnej. Jak celnie zauważono w literaturze podmiotu, tylko państwo ultraminimalne będzie sprawować rolę ostatecznego interpretatora i egzekutora powierzonych mu naturalnych praw. Końcowy etap to przejście z kraju ultraminimalistycznego do państwa minimalnego o charakterze nocnego stróża, idea smithowska. Państwo takie musiałoby zastosować przymus w postaci środków redystrybucyjnych, podczas gdy różne osoby płaciłyby za ochronę więcej, mniej lub nic, państwo broniłoby i ochraniało wszystkich ludzi znajdujących się w jego jurysdykcji. Osiągnięcie tego poziomu demokratyzacji w opinii Nozicka to konieczność moralna. To jedyny sens, usprawiedliwienie, ale i zarazem warunek sine qua non egzystencji instytucji państwowej. Państwo minimalne powstało, aby chronić prawa jednostki w sytuacji anarchii. Państwo minimalne chroni anarchię. W tym libertariańskim społeczeństwie znajduje się miejsce dla całej mozaiki grup czy organizacji, dlatego obok siebie pokojowo współistnieć mogą różnorodne społeczności, od komunistów do narodowych katolików. Filozof poddawał jednak krytyce wszelkie bardziej rozwinięte struktury państwowe, wybiegające poza funkcję ochrony życia, wolności i własności. Rozbudowana forma państwa sprzyja nadużyciom oraz niesprawiedliwościom, dlatego jest moralnie naganna. Jak łatwo się domyślić, przyzwolenie Nozicka na minimalną redystrybucję i monopol państwa z kwestii bezpieczeństwa wywołało burzliwą reakcję anarchokapitalistów, twierdzących, że koncepcja ta łamie prawa jednostki i ignoruje wszechobecną tendencję państw do rozszerzania swoich kompetencji. Nie mamy do czynienia z niewidzialną ręką, lecz z istną żelazną pięścią. Co więcej, państwo powstałe zgodnie z wersją zaproponowaną przez Nozicka jest w istocie prywatną własnością firmy. Nie posiada żadnego ustroju konstytucyjnego, procedur demokratycznego głosowania, systemu hamulców i równowagi, checks and balances, a jedynie kontrakty pomiędzy agencją i jej klientami, która w przypadku konfliktów na wyłączne prawo sądzenia posiada monopol na stosowanie siły. Charles postawił więc pytanie, jakie są gwarancje, że taka firma dobrowolnie rozszerzy ochronę, obejmie się nią niezrzeszonych i zatrzyma się na funkcjach państwa minimalnego, a nie stanie się państwem maksymalnym. Musimy pamiętać, że państwo minimalne ma naturalną tendencję do ekspansji i rozrastania się, dostawania się na powrót państwem maksymalnym, do poszerzania swoich prerogatyw, do poszerzania zakresu swoich kompetencji i kontroli, że interesy państwa i jego obywateli, czyli mieszkańców, stoją w sprzeczności, bo należą do przeciwstawnych klas, jak pisał choćby Konkin, bo stoją w sprzeczności, kłócą się ze sobą. Państwo, aby istnieć, aby utwierdzać się w swojej sensowności i konieczności, potrzebuje ich ograbiać na swój poczet. Potrzebuje ich ograniczać, potrzebuje narzucać im pęta i narzucać pewnego rodzaju kontrolę i regulacje, które ograniczają życie prywatne. Poza tym musimy pamiętać, że państwo nigdy nie powstało na drodze dobrowolnego kontraktu, dobrowolnej umowy. Za każdym razem powstawało jako eksterjorystycznie, jako, powiedziałbym, grabieżca i barbarzyńca, który poprzez wysiedlenia i wywłaszczenia egzogenicznie podbijał kolejne terytoria i narzucał swoją władzę. Nigdy ludzie nie umawiali się, by je sobie samemu oddolnie ustanowić nad sobą, pewnego arbitra najwyższej instancji. Taki arbiter nie miałby żadnego moralnego interesu, by kogoś chronić, ale by kogoś ograbiać, by kogoś ograniczać. Pamiętajmy również, że każdy monopol na rynku upośledza naturalną konkurencyjność i jakość usług i będzie rzutował na finalne efekty w obronności, tak jak i w innych strukturach. Zresztą, jeżeli logicznie uważamy, że państwo już kuleje i nie radzi sobie z wymogami łatwiejszymi, czyli z pocztą, transportem, służbą zdrowia, czy też szkolnictwem i tak dalej, to jakim prawem miałoby nagle poradzić sobie i tylko ono mogłoby świadczyć usługi trudniejsze, takie jak obronność? I jaką możliwością mogłyby skuteczniej realizować to niż konkurujące ze sobą agencje ochrony, które byłyby pluralistyczne i mogłyby także sprawnie dostarczać tych usług?
Z kolei wielki przeciwnik zarówno umowy społecznej, jak i genezy ewolucyjnej Murray Rothbard wytykał, że przecież wszystkie państwa dotąd powstawały w wyniku przemocy, podboju i wyzysku, uznając rozważania Nozicka za całkowicie wyrwane z kontekstu historycznego. Niepokalane poczęcie państwa nie istnieje. Interesującą ocenę wystosował też Frederick Young, zarzucając teorii Nozicka sprzeczność z fundamentalnymi dogmatami libertarianizmu, zasadą samodecydowania, prawem do samoobrony, swobodną wymianą, wolnością do zawierania umów, które łamie państwo. Doprowadziło to Younga do konkluzji, że państwo zapewniło sobie wysoki status w wyniku niedopuszczalnych kroków i jako takie samo w sobie jest niemoralne. Warto także przytoczyć kontrowersyjny pogląd Henry'ego Lepage'a, zawarty w opracowaniu zatytułowanym Kapitalizm jutra. Według interpretacji klasyfikacji Francuza, książka Nozicka była w rzeczywistości socjalistyczną refleksją nad państwem. Zarzucił mu czerpanie wprost z marksistowskiej dialektyki, uprawianie historycyzmu. Anarchokapitalizm Davida Friedmana. David Friedman jest synem Miltona Friedmana, który był znacznie mniej skrajny w swoich poglądach niż jego potomek. Był klasycznym liberałem ze szkoły chicagowskiej. David został wszechstronnie wykształcony, zdobył fakultety z fizyki, ekonomii oraz prawa, a specjalizuje się w ekonomicznej analizie prawa. Jako filozof uznanie zdobył za sprawą dzieła pod tytułem Mechanizmy wolności, przewodnik po radykalnym kapitalizmie, Machinery of Freedom. W nim Friedman definiuje państwo jako intruza, stojącego w opozycji do instytucji prywatnych. Urzędnicy za pieniądze podatnika działają przecież tak, by zabezpieczać wpływy swojej grupy, a nie troszczyć się o obywateli. Nigdy nie podetną gałęzi, na której siedzą, nie będą kąsać ręki, która ich karmi, ale będą ją eksploatować. Nie będzie ich obchodziło uwolnienie obywatela od powrozów i okowów, ale co najwyżej iluzoryczne dla pozoru wydłużanie jego łańcuchów na przykarku, przy szyi i poszerzanie zakresu wybiegu w klatce. Dlatego naturalna jest antynomia, sprzeczność państwowości i prywatności. Konflikt sił, które rywalizują o prymat w polityce i gospodarce. Autor nie znajduje różnicy między małym a dużym aparatem administracyjnym. Każdy rząd jest zbyt wielki. Jego decentralizacja i prywatyzacja zwiększa kontrolę społeczną i chroni ludzkość, ludność przed nadużyciami ze strony państwa, których się ono permanentnie dopuszcza, nieważne w jakim zakresie. Rząd to zalegalizowana agencja łamiąca prawa jednostki, grabieżca, morderca, oszust, tyran, zdrajca, różniąca się tym od zwykłego gangu, że większość osób akceptuje jej istnienie jako normalne i słuszne i płaci trybut jako haracz na jego poczet. Każdy rozumny człowiek powinien nazywać rzeczy po imieniu i odrzucić koncepcję rabującego państwa, Robin Hooda czy Juraja Janosika, zabierającego bogatym, a oddającego biednym. Friedman atakuje też pogląd swojego ojca, że jakoby ograniczony rząd jest w stanie zagwarantować sprawiedliwość. Logiką rządu ograniczonego jest wzrost, ta idea pozostaje prawdziwie utopijna. Friedman sprzeciwia się również stereotypom, takim jak antagonizm praw własności, praw człowieka, czy konieczność monopolizacji pewnych dziedzin gospodarki. Szczególnie monopol państwa uznaje za sprzeczny z interesem laissez-faireistycznego społeczeństwa. Wyjaśnienie szkodliwości istnienia monopoli następuje za pomocą argumentacji ekonomicznej. Monopol wyklucza konkurencję cenową, produkuje więc nieefektywnie, zawyżając ceny i nie licząc się z kosztami, nie będąc społecznie korygowanym, nie będąc rozliczanym z tego, ze swoich efektów, przez społeczeństwo, przez konsumentów, którzy ocenią jego jakość i będą mogli wybrać alternatywę w postaci konkurencji lub dokonać ostracyzmu i bojkotu konsumenckiego i będą mogli dokonać właściwego ze swojego punktu widzenia wyboru wedle swoich preferencji. To niezgodne z zasadami wolnego rynku, a najbardziej poszkodowany jest konsument pozbawiony możliwości wyboru i zmuszany do nabywania dóbr od jednego dostawcy. Autor zauważa, że firmy prywatne zawsze przegrywały na polu monopolizowania rynku z państwem. Rząd za pomocą regulacji prawnych zawczasu stara się wyrugować konkurencję z pewnych sektorów, transportu, służby zdrowia, przemysłu, ropy naftowej i gazu, by pozostawić te strategiczne gałęzie w swoich rękach. Friedman dowodzi, że roszczenie sobie praw do regulowania rynku jako działanie biurokratów w interesie własnym oraz ich popleczników zawsze godzi w interes jednostki. Środkiem na naturalną i sprawiedliwą regulację rynkową jest sprzedaż państwa małymi częściami. To nie anarchia jest utopijna, to wiara w władzę państwową i w możliwość jej ograniczenia taką jest. Na przestrzeni dziejów
różnymi liberalnymi sposobami usiłowano ograniczyć państwo. Czy był to monteskiuszowski trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, czy był to konstytucyjny dokument ustawy zasadniczej, czy była to demoliberalna kadencyjność władz i wybory, czy była to partiokracja, czy były to referenda obywatelskie i nadal te plany spaliły na panewce, nie powiodły się. Najpierw należy umożliwić wolną konkurencję, a w zakresie takich usług jak edukacja czy ubezpieczenia. Następnie można posunąć się dalej i sprywatyzować ulice. Friedman wskazuje na to, że poruszanie się samochodem po drogach miasta wcale nie jest darmowe. Gigantyczne nakłady na infrastrukturę są ponoszone przez podatników przez całe życie. Cóż z tego, skoro ulice są fatalnie utrzymane, a korki paraliżują miasta? Koszty bieżące ponoszone przez obywateli także za pośrednictwem podatków ukrytych w cenie paliwa i samochodów. Dzięki prywatyzacji dróg, zróżnicowaniu opłat w zależności od stanu ich nawierzchni, pory dnia i lokalizacji, koszty transportu mogą radykalnie się obniżyć. Klienci będą wybierali trasę odpowiednią do grubości portfela. Poprawi się jakość ulic, zmniejszą się korki i tłok na parkingach. Przedsiębiorczy Amerykanin mógłby oszczędzić na prywatyzacji dróg co najmniej $2000 rocznie. Kolejnym krokiem będzie zapewnienie policji i wojska przez prywatne agencje. Ochrona, systemy alarmowe, konwojowanie, dozorowanie to dobra o charakterze ekonomicznym, takie same jak wszelkie inne dobra, które z powodzeniem mogą być zaopatrywane przez firmy prywatne, będące z reguły skuteczniejsze od państwowej policji i sprawniej działające, sprawniej zaspokajające potrzeby ludzi. Gdyby tak nie było, to nikt nie korzystałby z ich usług i nie miałyby one racji rynkowego bytu, zbankrutowałyby, zostałyby zweryfikowane. Policja nie ma szans stać się bankrutem, bo utrzymuje się z przymusowych podatków zagrabionych przemocą i nie podlega prawom rynkowym, ani egzekucji czy kontroli obywatela. Prywatna agencja ochroniarska podlega natomiast konkurencji cenowej. Może zostać wyparta z rynku w każdej chwili i zdyskredytowana. Stara się redukować swoje koszty, aby dostarczyć klientom usługi po dobrej cenie, o najwyższej jakości, zanim powiedzą pokerowe sprawdzam. Wskutek konkurowania skuteczność agencji ochrony zwiększa się. Dba ona też o zabezpieczenie obywateli przed przestępstwami, gdyż leży to w ich wspólnym interesie. Warto podkreślić, że prawie 20% społeczeństwa amerykańskiego jest także objęta rozmaitymi dobrowolnymi programami ochrony społecznej, skierowanymi do zminimalizowania przestępczości wśród młodzieży, monitoringu sąsiedzkiego czy ochrony własności i prywatności. Statystyki wykazują, że samo organizacja i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym przez współdziałające, rozproszone stowarzyszenia skuteczniej zapobiegają przestępstwom od metod polityki administracyjnej czy stanowej. W opinii Friedmana fałszywym argumentem przeciwko prywatnej armii jest mniemanie, że sprawiedliwość będzie wymierzana w zależności od militarnej przewagi usługodawcy, gdzie większy podmiot będzie przejmował mniejszy w celu wyeliminowania konkurencji. Deluk zwraca uwagę, że tego typu rozumowanie jest odpowiednie dla polityki międzynarodowej, nie dla firm wojskowych, którym się to nie opłaca z przyczyn wizerunkowych i z przyczyn kosztowych, które nie są przecież włodarzami terytorium, lecz tylko usługodawcami i nie mają środków na przeniesienie strategii z defensywnej na ofensywną, która jest o wiele droższa i o wiele gorsza pod kątem wizerunkowym, godząca w PR. Ponadto koszty operacji militarnych są tak gigantyczne, że najzwyczajniej firmom nie opłaci się konkurować siłowymi środkami i narzucać swojego zdania. O wiele bardziej będą wolały pokojowo rywalizować cenami na rynku. Można Friedmanowi dodać jeszcze jeden argument, mianowicie działania wojskowe są zwykle obarczone tak dużym ryzykiem, że działająca w warunkach rynkowych firma nie może sobie pozwolić na opcję niepowodzenia, kompromitującą ją w oczach klientów i będącą silnym czynnikiem na rzecz pokojowego współdziałania. Będzie zmuszona od razu podnieść wysokość składek na rzecz działań militarnych i zbrojenia, a także wygrać, a nawet jeśli wygra, to zniszczone poprzez grad pocisków i bomb ziemię, wyeksploatowane i pomordowana ludność nie będzie nadawać się do współpracy, do eksploatacji, do zagospodarowania. Będzie jałowa i mizerna. Oponenci tego stanowiska mogliby sugerować, że gdyby nastawione na skuteczność organizacje paramilitarne obawiałyby się porażki, nie dochodziłoby do interwencji z użyciem przymusu, bowiem ryzyka nie sposób wyeliminować. Owszem, jednakże przedsiębiorstwo, a tak należy przestrzegać
postrzegać agencja ochrony ma do dyspozycji szereg innych narzędzi rynkowego konkurowania, np. marketingu czy public relations, o wiele tańszych i skuteczniejszych w swoim oddźwięku. Poza tym na terenie libertariańskim wiele firm i banków zwabionych niskimi podatkami lub ich brakiem będzie zakładało swoje przedsiębiorstwa, przenosiło swoje siedziby i lokowało swój kapitał. Dlatego nie będzie się opłacało ich podbijać i atakować, bo będą tam bezpieczne ich środki, których nikt nie będzie chciał zniszczyć, zdewastować, a raczej chronić i inwestować w tę ochronę. Ostatecznym ruchem demontującym państwo jest prywatyzacja sądownictwa. Poznanie reguł gospodarczych jest nieodzowne przy egzekwowaniu prawa. Dlatego nie ma powodów, aby narzędzie, które służy przecież zapewnianiu zasad uczciwej i efektywnej współpracy, opierało się na innych wartościach niż te, które podlegają prawom ekonomii. Na jakiej podstawie prywatny sędzia będzie decydował, jakie działania są przestępstwem i jakim karom podlegają? Odpowiedź jest taka, że system prawa będzie tworzony dla zysku. Zysk jest największym motorem działania, motywacją. Na otwartym rynku, tak jak dziś produkowane są książki i biustonosze, powinna istnieć konkurencja pomiędzy różnymi rodzajami praw, tak jak konkurencja pomiędzy markami samochodów. Tylko na wolnej konkurencji wyrafinują się najlepsze, najbardziej akceptowane zasady. Jak można dostrzec, Friedman, zakładając możliwość funkcjonowania prywatnego wymiaru sprawiedliwości, wierzy też w sposobność istnienia wielu systemów prawnych, które zostałyby zweryfikowane w wyniku działania mechanizmów rynkowych, tak jak wszystko inne. W tym punkcie widać ogromną różnicę dzielącą go z Rothbardem, który odwołuje się do prawa naturalnego jako determinującego powstanie jednego systemu normatywnego. System zaproponowany przez Friedmana jest konsekwencjonalistyczny i subiektywistyczny. Rozstrzyganie spraw na zasadzie arbitrażu i finansowej rekompensaty szkód przez przegraną stronę będzie zdeterminowane przez dwustronne porozumienia pomiędzy firmami ochroniarskimi, których klienci są stronami sporu. Według niego tylko taka anarchokapitalistyczna koncepcja jest w stanie zaspokoić rozjemcze potrzeby wolnego społeczeństwa, gdyż prawo byłoby na tyle elastyczne, że dostosowywałoby się nawet do irracjonalnych pragnień i przekonań klientów agencji ochroniarskiej. W ten sposób konflikty mogłyby zostać także zażegnane jeszcze przed ich eskalacją. Friedman nie wyklucza jednocześnie, że w wolnościowym społeczeństwie dojdzie do unifikacji prawa z powodów ekonomicznych i utylitarystycznych. Modrzejewska sądzi, że w praktyce różnorodność systemów prawnych byłaby ograniczana kosztami prowadzonych pertraktacji. Koszty transakcji związane z negocjacjami indywidualnego systemu prawnego dla każdej pary osób, czy też dla każdej pary agencji ochronnych, byłyby niezmiernie wysokie i dlatego prawdopodobnie firmy zgodziłyby się na wspólny kodeks prawa interpretowany przez jedną agencję arbitrażową. W swoich rozważaniach na temat bezpaństwowego kapitalistycznego ładu Friedman bardzo często przywołuje historyczne przykłady ustrojów starożytnej Irlandii oraz przede wszystkim średniowiecznej Islandii od X do XIII wieku. System islandzki rozwinął się bez udziału władzy centralnej, porównywalnej do anglosaskiego króla. W rezultacie nawet tam, gdzie określone czyny zostały uznane za zasadniczo publiczne, przestępstwa zajmowano się nimi poprzez danie jednostce prawa do ścigania przestępstwa i ściągania grzywny. W niektórych przypadkach ścigającego wybierano spośród pokrzywdzonych, wpisując się w ten sposób w system prawa prywatnego. Konkludując, za niewątpliwie osiągnięcia islandzkiego wymiaru sprawiedliwości należy uznać skuteczną i uczciwą karalność oraz niski w porównaniu z innymi ówczesnymi krajami Europy Północnej, Norwegią, Normandią, Anglią, wskaźnik zabójstw. Musimy pamiętać, że nie były to jedyne prywatne prawa. Były prawa kupieckie, jak lex mercatoria, były prawa typu common law, były prawa zwyczajowe. Ponadto ludność z perspektywy standardów średniowiecznych była wolna. Różnice w statusie społecznym ze względu na płeć czy rangę zaliczyłbym do względnie niewielkich, częściowy wyjątek to status niewolników. Szacuje się, że na Islandii nie było ich nigdy więcej niż 2000, w tym samym czasie co dawałoby około 3% ludności. Szukanie prywatnych alternatyw dla trzeciej władzy, systemu sprawiedliwości, być może stanie się bardziej powszechne we współczesnych demokracjach liberalnych. Według Bensona w USA proces ten już trwa od lat 70. i obecnie programem prywatyzacji bywają objęte usługi ochroniarskie i wojskowe. Przykładowo prywatna organizacja najemnicza Akademii, poprzednio nazywana Blackwater, więziennictwo, resocjalizacja oraz usługi sądownicze, mediacje, prywatne sądy. Zakończenie. Czy idee libertariańskie są możliwe do wdrożenia w życie? Moim zdaniem współcześni obrońcy wolności powinni sobie w końcu odpowiedzieć na pewne pytania. 1.
Czy trzeba postrzegać tylko własność i wolność jako podstawowe i nadrzędne wartości społeczne, czy ich gwarantowanie nie musi być faktycznie jedynym celem państwa? Dwa, czy ludzie nie życzą sobie interwencji państwa? Trzy, czy słuszną drogą do realizacji swoich pomysłów jest zamykanie się wewnątrz własnej grupy i nazywanie wszystkich dookoła antywolnościowcami? Wszystkie odpowiedzi na te pytania wydają się być negatywne. Ad jeden, głównymi równouprawnionymi zasadami mogą być dla kogoś prawo do życia, prawo do prywatności, równość szans czy sprawiedliwość społeczna. Państwo może też mieć postawione zupełnie odmienne cele ideologiczne, takie jak zagwarantowanie każdemu obywatelowi dobrobytu, zapewnienie wysokiego przyrostu naturalnemu własnemu narodowi, rozwój własnej cywilizacji, ochrona przed zderzeniem z innymi, czy pomoc każdej osobie w ostatecznym zbawieniu i zjednoczeniu się z Bogiem, ale żadnego z tych celów nie jest w stanie osiągnąć dobrowolnie, bez przymusu i bez ograbiania innych, więc musi to zrobić cudzym kosztem, podatników. Ad 2. Regulacje prawne znajdują czasem głębokie uzasadnienie, racjonalne bądź moralne, i mogą być dobrowolnie przyjmowane przez jednostki. Choć ograniczają wolność i swobodę działania w pewnym aspekcie, to mogą one zapewniać bezpieczeństwo, a być może także wolność jako taką, choć oddawanie wolności za bezpieczeństwo nigdy nie kończy się dobrze. Przykładem jest dobrowolna zgoda ludzi na ograniczenia przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne czy ruchu drogowego, które blokują ich swobodę działania, ale zwiększają poziom bezpieczeństwa. Ale na to muszą się zgodzić sami, poprzez umowy. A przecież cała gospodarka jest mechanizmem po tysiąckroć bardziej skomplikowanym od ruchu drogowego, więc nie można odmówić państwu funkcji rejestracyjnej, z czym spośród grona libertarian zgadzał się tylko Friedrich von Hayek, odchodząc tym samym od ścisłego libertarianizmu, bo libertarianinem nigdy nie był, oraz pełnienia roli ustalającego minimalne ramy i reguły jej funkcjonowania. Państwo nie powinno tego robić. Wykonywanie zawodu lekarza czy prawnika było przecież regulowane od samego początku istnienia tych profesji, co nie znaczy, że rynek nie byłby w stanie tego zrobić. Zdaje się również niemożliwe całkowicie odejście państwa od takich sfer jak ratownictwo medyczne i opieka zdrowotna, ubezpieczenia rentowe i emerytalne oraz edukacja nieletnich, gdyż masy po prostu się na to nie zgodzą. A być może zgodzą się, kiedy odpowiednio do tego dojrzeją i nastąpi wymiana pokoleniowa wyedukowanych młodych ludzi. A gdyby ich do tego zmusić, prędzej czy później z powodu kolosalnych nierówności, nękani chorobami, głodem i skłonni do agresji, po prostu by się zbuntowali i obalili taki reżim. Myślę jednak, że branie innych na litość i sugerowanie się skrajnymi przykładami poszkodowanych nie jest najlepszym rodzajem argumentacji. Ad 3. Ta strategia nie przynosi pozytywnych rezultatów, dlatego warto rozważyć założenie wielkiej wolnorynkowej rodziny, doprowadzając do zbliżenia w wymiarze działalności praktycznej, politycznej i edukacyjnej różnych środowisk potencjalnych sojuszników, takich jak konserwatywni liberałowie, centowi liberałowie czy klasyczni liberałowie. Razem z nimi jest prawdopodobne tworzenie przeciwwagi dla lewicowych anarchistów i propaństwowych socjaldemokratów. Oczywiście w ten sposób libertarianie utraciliby nieco z atutu logiczności swojej koncepcji, ale zyskaliby realną szansę na realizację chociaż części swoich pomysłów. Libertarianie nie chcą jednak osiągać swoich celów przez politykę, przez wybory, przez wpływanie na opinię społeczną, poprzez publiczną, poprzez polityczne dyrektywy i ustawy. Chcą wprowadzić to oddolnie, poprzez edukację, poprzez kulturę, poprzez rozrywkę i naukę. A żeby to zrobić, muszą po prostu wdrażać w życie swoje plany konsekwentnie i nie popadać w niekonsekwencje, nie popadać w hipokryzję, nie zaprzeczać swoim ideałom, dążąc do jakiegoś rodzaju brudnych, takich ciężkich, twardych kompromisów, które polegałyby na zaciśnięciu zębów i zanegowaniu części, oddaniu części swoich wartości w zamian za pragmatyzm. Oczywiście, współpraca ponad podziałami jak najbardziej, dążenie różnymi drogami do tych samych rezultatów, getrennt marschieren, verein schlagen, czyli osobno maszerować, razem uderzać, jak najbardziej, ale nie za cenę własnych ideałów, ponieważ one są najważniejsze. Ważniejsze nawet od jakiegoś większego, spójnego celu. Poza tym musimy pamiętać, że wielokrotnie były plany otwarcia się na współpracę i skończyły się nieporozumieniami i kłótniami, ponieważ bardzo trudno nawet wewnątrz środowiska się porozumieć przy tak wielkich rozbieżnościach, co jest głównym mankamentem tego środowiska, niestety.
ale przeciwwaga już istnieje i rośnie w siłę na naszych oczach. Pozostaje kwestia ich osiągnięcia. W tym przypadku wolnościowcy już od dawna dzielą się na dwa fronty. Jeden, pierwszy blok uważa, że warto walczyć, by nałożyć ograniczenia na władze państwa, zapobiegać rozrastaniu się skostniałego rządu i interwencjonizmu wewnątrz obecnego schematu. Ma to na myśli najpierw kontrolę wydatków publicznych, redukcję budżetu, budżet zrównoważony, następnie ustanowienie precyzyjnej separacji kompetencji władz ustawodawczej, wykonawczej. Rząd nie ma prawa tworzyć ustaw i sądowniczej z faktyczną zasadą izonomii, zapewniającą obywatelom prawdziwą równość wobec prawa, a także prawo do równego udziału we władzy, ostatecznie pozbawienie konkretnego limitu działań państwa w postaci nowej konstytucji liberalnego ustroju, który zastąpi demokrację absolutną. Jednak konstytucja to tylko świstek papieru. Umowa, na którą nikt z nas się nie godził i nikt z nas nie podpisywał, więc możemy się nią jedynie podesrzeć. Musimy pamiętać, że każda władza deprawuje, a władza absolutna absolutnie, jak pisał Lord Acton, i jej atrakcyjność potrafi zdegenerować nawet najbardziej szlachetne jednostki, które mając przy niej wspólny udział, a nie mając podstaw ani warsztatu, ani ideologicznego, ani filozoficznego, ani praktycznego doświadczenia, nie będą w stanie przejąć tej kontroli i sprawnie zarządzać czy nadzorować. I wreszcie następnym punktem, który warto rozważyć, jest to, żeby nie myśleć, że rząd zrezygnuje ze swoich prerogatyw, że zacznie się samoograniczać tylko dlatego, że ktoś narzuci ustawą jakieś obniżki. Dzisiejsza obniżka będzie jutrzejszą podwyżką, bo w polityce wszystko działa koniunkturalnie, działa relatywnie, działa tymczasowo. W czasie zmieniających się frontów partyjnych jedni zastępują drugich i potrafią usuwać, negować czy zacierać ślady ich działalności, odwołując ich reformy i wprowadzając własne, często sprzeczne. Druga formacja, bez mówienia, że jest to negatywne, dochodzi do wniosku, że wolność nie może być kompatybilna z systemem, jaki znamy, że trzeba działać poza nim, przeciwko niemu. Jej filozofią jest rozmontowywanie współczesnych państw na kawałki, głodzenie ich za pomocą agoryzmu, czarnego i szarego rynku, kontrekonomii. Im mniejsze, tym lepsze, przykładowo takie jak XIX-wieczne Niemcy przed zjednoczeniem, oparte na wolnych stanach oraz niepodległych miastach, z istnieniem swobody językowej, z wolnością handlową i wolnością z przekraczania granic. Podążając tym tropem, całą różnorodna Europa z tysiącem małych państw, a la Liechtensteinów, zjednoczonych przez autostrady fizyczne i informatyczne oraz z jedną niepubliczną walutą, złotem, stałaby się rogiem obfitości ogromną siłą cywilizacyjną. Konkludując, wydaje mi się, że za libertarianami stoją siły rynku, które uruchamiają wręcz niewyobrażalne pokłady przedsiębiorczości i konkurencyjności. Mogą one okazać się niezwyciężone i bardzo atrakcyjne, zmuszając nieefektywne rządy do odwrotu, z pogłębiania globalnego deficytu, a wejścia na drogę samoograniczania się, na przykład poprzez antyfiskalizm i powierzania coraz szerszych kompetencji firmom prywatnym. Na przykład wspaniała propozycja sądów arbitrażowych i odszkodowań w zamian za nieskuteczne i nieetyczne, bo finansowane z funduszy wszystkich podatników kary pozbawienia wolności oraz mechanizmy kontroli, takie jak ostracyzm społeczny czy bojkot konsumencki. Przewidywanie przyszłości pozostawiam jednak futurologom. Bardzo dziękuję.